Witamy w naszej klubowej TV. Z nami jest dzisiaj kierownik drużyny, Paulina Peret. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie dotyczy Twojej kariery w siatkówce. No i teraz tutaj obecnie w Developersie jako kierownik drużyny. Powiedz mi, jak to się stało, że ta droga się Twoja potoczyła, że z siatkarki libero na kierownik drużyny? Tak, najpierw byłam zawodniczką, grałam na pozycji libero w moim pięknym mieście Mielcu. Później trochę grałam w innych klubach, czy w Biłgoraju, w Tarnobrzegu, w Sędziszowie Małopolskim. I tak z Sędziszowa trafiłam do Developersu. Fajnie się zaczynało, jak to można powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się, że z drugiej ligi awansujemy od razu do pierwszej, z pierwszej do ekstraklasy. No i wtedy pojawił się problem, bo miałam trochę problemy ze zdrowiem. I zaproponowano mi, tutaj prezesi zaproponowali, czy nie pomogłabym tutaj w klubie. Zgodziłam się i tak to jestem. No, obowiązki zmieniły Ci się z dnia na dzień, pewnie, tak to by wyszło. Tak. I dałaś radę się przystosować do tego, nie miałaś problemów? No można powiedzieć, że z tej jednej strony przeszłam na tą drugą. Mhm. Czyli widzę to wszystko od drugiej strony teraz, jak wygląda siatkówka, jak wygląda praca tutaj biura. I no fajne doświadczenie. Myślę, że odnalazłam się w tym wszystkim i dobrze się spełniam. No to powiedz nam od razu, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, jakie są Twoje obowiązki teraz jako kierownik, bo niewiele osób wie, jak to jest właśnie być kierownikiem drużyny. Więc tak, zajmuję się drużyną głównie, czyli pomagam dziewczynom, trenerom, jeśli są jakieś problemy, to je oczywiście rozwiązujemy. No nasza praca, jak wiesz, też tutaj w biurze czy w klubie jest praktycznie każdego dnia się coś dzieje innego, także nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się jutro wydarzy, albo co nawet dzisiaj wieczorem, więc to jest w tym wszystkim też takie fajne. No ale wracając do pytania, to no mówię, zajmuję się drużyną, rezerwacją wyjazdów, organizacją meczów. No jeśli są jakieś problemy zdrowotne, to też pomagam tutaj. Jestem łącznikiem szpitala Pro Familia naszą drużyną. Jak się coś dzieje, to od razu musimy reagować. No i oczywiście takimi rzeczami biurowymi tutaj u nas w biurze. I no i to chyba tak się wydaje, że to tyle, a tak naprawdę to jest prawie cały dzień pracy i każdego dnia coś nowego, więc fajna praca. Czyli jak są jakieś problemy, wszyscy pierwsze idą do Ciebie i później dopiero dowiadują się od Ciebie, czy udało się załatwić, czy nie, tak? Zawsze musi się udać załatwić. No ale tak to pokrótce, tak to może można wyglądać. Jak zapatrujesz się na te najbliższe trzy mecze, które są zarówno i w lidze, w pucharze i w CEF-ie, które z nich jest najważniejsze? Mhm. No myślę, że nie można też powiedzieć, który będzie najważniejszy z każdego meczu. Będziemy chcieli wyciągnąć jak najwięcej, czyli wygrać. No ale każdy jest inny. Gramy z Chemikiem, czyli z aktualnym liderem. Gramy z Budowlanymi, którzy też są mocni. No i gramy Puchar CEF z włoską drużyną, która jest naprawdę bardzo, bardzo mocno obstawiona w tym roku, więc każdy mecz będzie dla nas ważny i już czekamy z niecierpliwością na te mecze. To teraz może takie pytanie, jeżeli jesteś teraz z drugiej strony, czy nerwy są większe, czy wolałabyś na przykład być na boisku i zagrać i zmienić losy spotkania? Większe, zdecydowanie większe. Ja się strasznie stresuję na meczach i też z naszego punktu widzenia, gdzie my siedzimy za bandami, to czasami też trochę inaczej wygląda, też można przewidzieć niektóre sytuacje, a na boisku wiadomo, że to wygląda trochę inaczej, ale stres zdecydowanie większy. Nie chciałabyś wrócić jeszcze kiedyś do jakiejś siatkówki, nawet amatorsko gdzieś tam pograć, czy coś takiego? Amatorsko tak. Myślę, że amatorsko fajnie byłoby się gdzieś sprawdzić. No za nadrzut tutaj chcemy zorganizować właśnie z naszymi sponsorami te tradycyjne mecze, zagrać tutaj sztab, prezesi przeciwko na przykład Toyocie. Taki mamy zamiar niedługo zagrać. No i to będzie fajny sprawdzian. Fajny był ten mecz w tamtym roku, taki organizowaliśmy. Czyli będziesz liderką zespołu Developersu tutaj z zarządu? Tak, na pewno. I będą na Ciebie pewnie liczyć najwięcej. Dobrze, w takim wypadku bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękuję.